To jest projekt uchwały zarządu w sprawie powołania do składu osobowego zespołu redakcyjnego biletu informacyjnego w Burza, przedłożyć do składu osobowego redakcyjnego biletyną pani Katarzynę Papian. Pani Katarzyna złożyła w ostatniej sesji wniosek o pracę w zespole redakcyjnym. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Proszę bardzo. Chciałam się zapytać, czy pani kieruje zgłoszenie do zespołu redakcyjnego, na co możemy oczekiwać? Bieżące informacje z Rady Miasta. Myślę, że to będą bieżące informacje z działalności Rady Miasta w obszarze Podgórza w Krokocie. Może Państwo, to jest tylko 13. Tak, to jest tylko podmiotem. Tak, bo macie dwa przykłady. Możemy liczyć jako myśl, że Pani będzie po prostu. To zadanie zespołu to nie jest poskładanie informacji, bo nawet mamy redaktora, który po prostu pracowuje, ale trzeba posiedzieć na każdym z tych projekt, tego zrobić składu. Znaczy powiem tak, ja składałam trzy gazetki wyborcze przez ostatnie 3 lata. Ale nie chodzi o Pani wyjazdę, możemy liczyć na Pani obecną, bo tak na sesję Pani przychodzi. Tak już niestety sesje pokładają się z moim harmonogramem w Radzie Miasta i jestem, niestety nie jestem w stanie się z każdej komisji zbawić. Nie obiecać jedno, że w środę nie ustawimy wtedy wizytę w Radzie Miasta. Natomiast pozostałe dni, no jest na zmianę funkcji, zależy od tego, że w środę. W środę. Sesja Rady Miasta w środę. Tylko tyle, że jeżeli Państwo możemy w środę pozałączać na pomoc pozostałe terminy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 4 w sprawie wyboru do składu osobowego zespołu redakcyjnego biura informacyjnego z Podgórza pani Katarzyny Papian. Kto jest za? Jeszcze za 3 przeciw, 1 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 przeciw,